Kamil, z dzisiejszego wyniku i skoków jesteś zadowolony? Tak, zwłaszcza ze skoków, ponieważ no miałem jakieś cele do zrealizowania, cele zadaniowe i starałem się po prostu konsekwentnie realizować i to mi się udało, dlatego tym bardziej jestem zadowolony, że jeszcze przy tym udało się wejść do dziesiątki. Na tym etapie przygotowań nad czym teraz chcesz i powinieneś najbardziej pracować? Czy jest kilka takich mankamentów, które cały czas się u mnie pojawiają, jest to pozycja, głównie pozycja najazdowa. No od tego się wszystko zaczyna, później każdy kolejny problem, który się pojawia, to właśnie jest, ma jakby ujście w pozycji najazdowej, no i po prostu tutaj muszę popracować. Jeszcze tylko na koniec powiedz tam jedną rzecz, bo są różne opinie co do wpływu sezonu letniego na zimowy. Są tacy, którzy twierdzą, że jeżeli dobre lato, dobra zima, inni twierdzą, że zupełnie inaczej. Czy ty na przestrzeni swojej długiej kariery już zauważyłeś jakąś tendencję, regułę, jak to u ciebie wygląda? Nie mam zdania na ten temat. Dziękujemy w takim razie. Hej.